Czy w okresie jesienno-zimowym samochody mogłyby parkować się na rynku, a może wydzielić dla nich miejsca na połowie placu? No i wariant z całkowitym zakazem parkowania. O tym dyskutowali radni z Komisji Rozwoju Infrastruktury Rady Miejskiej. Posiedzenie zakończyło się przegłosowaniem wniosku, by parkowanie było możliwe w grudniu, styczniu i lutym. Za byli wszyscy. Prezydent Łukasz Borowiak jest przeciwnikiem zamiany rynku w parking dla samochodów. W jego ocenie nie ma problemów ze znalezieniem miejsca na postój. Wokół rynku jest wiele przestrzeni z możliwością zostawienia auta i nie problem, by w ciągu kilku minut dotrzeć na rynek. Poza tym, niebawem wokół ratusza pojawią się lodowisko, choinka, zimowe ogródki. Nie widzę sensu, by zapychać rynek samochodami. Poza tym, rynek jest placem miejskim, a to nie dopuszcza ruchu samochodowego. Nie wszyscy są tego samego zdania. Kazimierz Jęcz sugerował, by zezwolić na parkowanie w okresie w świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, na przykład po tygodniu przed i po, bo dzisiaj można zaparkować na innych ulicach, ale w okresie świąt będzie problem. Z parkingów korzystają nie tylko leszczynianie. Tomasz Malepszy proponował, by utrzymać parking na rynku do czasu rozpoczęcia rewitalizacji. Musi nami kierować duch samorządowy. Nie szukajmy na siłę przeszkód formalnych, ale znajdźmy dobre rozwiązanie społeczne, mówił. Dla radnego Lewicy oznacza to parking na rynku od późnej jesieni do wiosny. No i jeszcze argument ekonomiczny. Tomasz Malepszy Uważa, że w okresie świąt rosną dochody handlowców, co pozwala im się utrzymać. Jasne, że nie trzeba podjechać pod sam sklep, ale żyjemy w Lesznie i w okresie świąt rynek funkcjonował z samochodami. Parking powoduje wzrost dochodów. Może trzeba wyznaczyć dwie strony dla aut i będzie to gest w kierunku mieszkańców, uznał Marek Wein. Marek Goryniak zaproponowałby na krótki czas wpuścić samochody na rynek, a po 10 stycznia zamknąć parking. Niech sobie wjeżdżają, komu to przeszkadza, dodał. Marek Goryniak wtrącił jeszcze, że w sprawie parkowania powinno odbyć się tajne głosowanie, by nikt nikomu nie przypinał łatek. Wiceprezydent Adam Mytych uważa, że parkowanie na rynku nie świadczy o sukcesie gospodarczym starówki. O tym decyduje atrakcyjność oferty. Architekt miejski Maciej Kubiak dodał, że rynek jest wizytówką, nie musi przypominać komisu samochodowego. Gospodarcza rewitalizacja. Demokracja nie powinna odbywać się kosztem przestrzeni. Prezydent Łukasz Borowiak przypomniał, że miasto wydaje pieniądze na pobudzenie starówki. Bez względu na to, czy będziecie chcieli mnie powiesić, zdania nie zmienię, skwitował dyskusję prezydent i dodał, że może upublicznić w mediach informacje o tym, kto w 2012 roku zagłosował za tym, by na rynku nie było parkingu. Komisja zakończyła się głosowaniem wniosku postawionego przez Piotra Więckowiaka, by parkowanie na rynku trwało przez trzy miesiące od grudnia do lutego, co ma być początkiem dalszej dyskusji. Za byli wszyscy radni.